Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku Slime Rancher, dokładnie tak. Ostatnio odkrywaliśmy nowe tereny, ale zabrakło nam teleportu, także dzisiaj ja już tutaj wykupiłem sobie blueprinta, żeby nie było przed chwilą i stwierdziłem, a w sumie odpalę nagrywanie. Także dobra, kupiłem blueprinta na blue teleporta, także sobie go dzisiaj właśnie teraz utworzymy. Bardzo się z tego cieszę. O, market link, okej, okay, to też mi się przyda, ale nie chcę marnować teraz Royal Jelly na to, także sobie popatrzymy. Oj, przy okazji ostatnio odblokowaliśmy Master Apiarkę, która potrzebuje 10 Tangle Portów. Fajnie jakbym widział w ogóle tego slime, Tangle Slime'a, który by mi pozwolił na takie rzeczy. Także okej, okay, mamy nowy teleport i pamiętacie co ostatnio chciałem zrobić? Chciałem wlecieć bez kluczyka w jedno miejsce i taki teleport sobie tam utworzyć, żeby mieć dostęp. Tylko teraz się zastanawiam, czy sobie tutaj nie zrobić gdzieś teleport od razu do tej pustyni. Na przykład w tym miejscu. Chyba tak zrobię. Blue teleport install. Proszę, i on będzie mnie prowadził tam na pustynię. Zamiast tam, wiecie, sobie skrótów zrobić, bo i tak kluczyk zdobędziemy, i tak tam to odblokujemy. Także coś takiego będzie jak najbardziej git. W sumie zaraz dzień się robi. Ja jeszcze tylko zobaczę, co to za tam list mi wisi. Może coś ciekawego jest. Do you remember? Yeah, I remember everything. Yeah, yeah. Dobra, nie chce mi się czytać. Tak właśnie. Ja sobie mogę po odcinku poczytać, żeby po prostu nie przedłużać odcinka niepotrzebnie. Także dobra, mamy godzinę prawie drugą. Lecimy tutaj do ruin. I sobie zaraz polecimy tam, gdzie chcemy polecieć. Już tarki tak na dzień dobry? Te to są dobre. Te to są udane. Ja się ledwo tutaj teleportowałem. Ledwo co one wyleciały. Się zrespiły, że tak inaczej to nazwę. A to już się dzieje. Co te? Co te tarasy? Tarasy. Tak. Mam pogo fruitki na maksa. Także jakby coś to jednego slajma. Prawie go, wiecie, najemy? Nakarmimy. O, prawie go nakarmimy na maksa. Także jednak będziemy mieli prawie z głowy. Z Hanhanami jest problem, bo kurczę, bym musiał parę dni tych slajmowych czekać, żeby go tam, wiecie, jako tako, kurczę, nakarmić, Hanhany zebrać i tak dalej. Znowu jesteśmy tutaj w nocy. Na szczęście teraz, jak widzimy, powoli robi się nam dzień. Także nie trzeba będzie tak po nocach tak latać tutaj. Znowu tu jest spokojnie, nic się nie dzieje. A czekajcie, w sumie tedy nie szedłem ostatnio. Może tutaj bym się podsadził i coś bym tutaj wynalazł. Swoją drogą, dalej jestem przed publikacją tego poprzedniego odcinka, jak to nagrywam. To nagrywał tamtego samego dnia, co tamten odcinek. Także jeszcze nie widziałem waszych porad odnośnie tych dziwnych kwiatków. W którym to był zoom w tej grze? Się zastanawiam, czy to się pali. Czy to nie jest ten nowy slime, ale jak to by był ten nowy slime, co się tak pali, to chyba on by się ruszał. Dobra. Póki co chcę do tego kumpla, przyjaciela polecieć. Widzicie, znalazłem do niego prostszą drogę niż ostatnio. Także trzymaj. Jedzonko for you i dawaj kluczyk. O, o. Robi się gorąco. Robi się zadyma. Jest! Woo! Nakarmiony. I mamy kluczyk. Dobrze. Dobrze. Macie, jedźcie co tam chcecie. Nie róbcie mi zadymy, jak ostatnio to było pod... Pod... O. Shit. Primorial. Hexakomba mogę wywalić. Plorta sobie zabiorę. Co się tu dzieje? Znowu trafiłem na apokalipsę. Niedobrze. Niedobrze. Te apokalipsy tutaj są. No niebezpieczne, jak widać. Nie wiem, dlaczego tak się tutaj dzieje. Jaki to może być pod... Ale te odłamki wybuchają tak strasznie. Nie wiem.
Co się z tym rozchodzi? Ale okej. No już spokój. Spokój być. Halo. Spokój. Kiedy slime są przerażone, bo to działa jak tak tarki, nie? Tutaj. Co za dyma robił. Ja już się zawinął tamten coś palący. Dobra, wracam tutaj. No już, spokojnie! Już! Uspokoić się! Okej? Okay. No się nie uspokoił. W sumie, kurde... Wywaliłbym primary oila i pozbierał... No i te inne rodzaje kurczaków. Ale to nic, teraz te są przerażone i... Sieją spustoszenie! Dobra, chodźmy stamtąd. Okej. Okay. Jest spokój. Jest spokój. To dobrze, że jest spokój. Oj, masakra z tymi, kurczę, teraz, że tak powiem, pogodami. Tak, proszę bardzo. Była ta wieżyczka wcześniej tutaj? Chyba była. Dobra. Dobra, ja tu się włamuję na inne tereny, że tak powiem. No, no, no. Dobra. Bardzo, parkour od Verteza. Czyli jak się dostawać w niemożliwe miejsca na mapach w grze Slime Rancher. Up. Masz powera, energii. Dobra, no odnów mi energię. Odnów mi energię, bo się muszę zastanowić, gdzie chcę się na razie wbić bez kluczyka. Czy na teren numer 1, czyli kryształowe slimy tutaj prawdopodobnie będą. Patrząc po tym tutaj. Takie nowe kryształowe. Szklano-kryształowe, coś takiego. Czy bardziej w ten drugi teren, który był gdzieś indziej. Ja tutaj muszę się rozejrzeć, wiecie. No proszę. No proszę. Hop. O ty, mamy kolejnego Gordo. Nice, widzicie go? On tam jest. Niezłe rozkminki tutaj idą. Czekajcie, tutaj byłem wcześniej? Co tam tak pomykało? Nie wiem. Czy co ja chyba zrobię? Nie, dobra. W sumie czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co ja w ogóle kminię? Przecież mam kluczyk, nie? Mam kluczyk. A, to był ten kurek. Ja mam kluczyk, czyli mogę sobie tutaj legalnie teraz wejść. Ale jako, że mogę tutaj legalnie wejść, mogę sobie otworzyć drugie przejście, na którego no nie do końca mogłem legalnie wejść. Jednak to jest trochę ryzykowne, gdyż tam może być po prostu skrót do jakiegoś innego przejścia na mapie. Wiecie, jak to często bywają te skróty takie niepotrzebne. Może póki co ja tego tutaj nakarmię, żeby mieć jakieś sloty. Dobra. Dobra, dobra. No i wejdźmy sobie tutaj. Przynajmniej wiem, że to nie jest żaden skrót, także otwieramy. Ta-da! Dawaj, legalnie, bez żadnego zbędnego prokurowania. Oho! Wchodzimy. A tutaj mamy normalne przejście do... Oho, są złe slimy. Dobra. Tak, tak, ja wiem, że wy jesteście takie złe i niedobre. Oho. Muszę wam skopać... Skopać, muszę wam skopać, tak. Zabrać troszkę jedzenia tego waszego. No ciekawy teren. Czy da się tutaj wejść na to pustynię, czy to zabija? Nie, to zabija. Dobra. To już widzę, że to mnie będzie chciało ubić. Cześć. Czy do was też będę musiał wrzucać te wasze plorty, czy to po prostu tak for fun sobie stoi? Dobra, tam już tam widzę, że mamy coś do odblokowania. Apiarki. Znowu to coś dziwnego. Ale muzyka jest taka jakaś... Dziwna strasznie tutaj w tym miejscu. Maxa porozkminiany. Halo gościu, mam cię podlać, czy ci chodzi? Na pewno mam cię nie podlewać, bo już byś coś dał. Mam cię dać plorta? Czy to bym chciał plorta porwać? Skubane. Dobra, idę na ryzykanta. Schodzę tutaj na dół. Otwieram tego. Tą kulę, co mi dasz? Okej, czyli...
Dobra, coś do stawiania takiego normalnego, niezbyt... niezbyt przydatnego, ale okej. Dobra, co to jest? To na pewno coś tutaj trzeba wrzucać, widzicie? Bo to już się z tym spotkaliśmy wcześniej. O, coś z tym tutaj chodzi. Ja tutaj wrzucę później te plorty pasujące pod kolor, bo tutaj innej opcji ja nie widzę, wiecie? Innej opcji nie widzę. O-o. O-o. Znowu się zaczyna! Nie! Halo, woda, szukam wody do schłodzenia. Cokolwiek. No to przypał. Dobra, szybka energia. Szybka energia. Lećmy tutaj. Lećmy tutaj. Dobrze, o nie. I się zaczyna. I się zaczyna atrakcja tego terenu. Wszystko się pali. Slajmy są przerażone. Kurde, w lawę się ten piasek zamienia. Podłoga to lawa. Auć. Jestem bezpieczny? Albo i nie. Pomocy, ktoś, coś. Jejciu, jakie to jest przekichane. A! Nie bić mnie. Ej, zgubiłem się, naprawdę teraz się zgubiłem. Tak to nic nie widać, jak sobie lata. I nie wiem, gdzie jestem. I tak dalej. Nie wiem, czy tutaj byłem na tym terenie, co teraz wchodzę. Czy nie byłem? Auć. Ale się dzieje. Chodź, 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 hen, hen. W sumie lustro mam. To wolę hen, heny mieć. O nie! Spaliłem mi hen, hena. Chodźcie, hen, henki. Będę miał z was kluczyk. Ciach. Ciach. No już, spokój ma być. Dziękuję. Gdzie ja trafiłem? Czy ja tutaj byłem wcześniej, czy nie byłem? Proszę, prawdę nie wiem, jak te kolory się tak zmieniają. To przekichane troszkę jest. Okej. Okay. Te tereny są szalone. No inaczej nazwać tego nie mogę. Te tereny są szalone! Na maksa. Powiem wam, że to jest pierwszy update w historii serii, w którym widzę więcej slime'ów Gordo od ich oryginałów, nie? Tragedia. O! A więc to chodzi tutaj. Dobra. Czyli muszę polować na plorty. I chyba o to chodzi, że to jest jakieś starożytne, wiecie, ruiny, i jeżeli tam powrzucą plorty, to te slajmy się odrodzą. I tutaj będzie dalej teren szedł po update'ach kolejnych. Jak widzimy, teraz póki co nic tutaj nie ma. Dobra, bo te wieżyczki są ciekawe, nie? Na horyzoncie. Ale się tutaj hardkorowo dzieje. Naprawdę, hardkorowo się tutaj dzieje. Ale już wiemy, jaki jest motyw. Trzeba wszędzie te plorty powrzucać i coś nam się tutaj ciekawego stanie. No, że tak powiem. Troszkę na tym myślę, że posiedzimy. Dobra. Energia na maksa. I próbuję stąd wylecieć. Ach, jest, udało się. Super, dobra. Ale co, w niego rzucać? To ja nie wiem. W te dziwne kwiatkory. Dobra. Dobra, dobra. Pyk, co my tu mamy? Hen, hen! Mój hen, hen. Coś za długo jest spokojnie, wiecie? Boję się tego, że zaraz znowu nam się oberwie. Ja znowu nie wiem, gdzie jestem. O. No nie, idźcie sobie. Ja tu
Kolorowe henki zbieram. Dobra, tu byłem wcześniej. Tu przyszedłem wcześniej, jak znalazłem to rozejście dalej. Czy... O, tutaj mamy miejsce na kluczyk. Halo, tu mnie jeszcze nie było. Jej, ciu, halo. Jakie to są przeogromne lokacje, w których się idzie naprawdę zgubić już. No, tak myślałem, że dawno tego nie było. A więc zaczynamy znowu zabawę. Halo, heny, nie spadajcie. Ja was utarguję na kluczyk, wiecie? Naprawdę. Utarguję was na kluczyk. Ech, kurde. Wkręca się muzyka. I się dzieje. Się dzieje akcja. Znowu. Jaka to jest masakra. Normalnie nie wierzę. Nie wierzę w ten update. Chaos. Chaos. Auć. Na szczęście mam dużo HP. Auć. Na szczęście mam dużo HP. Powtórzę raz jeszcze to. Co to za drzewo? O. Złączone slajmory. Tak! Stąd was można brać. Czyli dobrze wtedy widziałem slajma. One z tych ogni wyskakują. Bom, tu papa. Dawaj, dawaj, dawaj. Nice. Nice, ju. Mozaik slime. Więc to ty. Dobra. Dobra, okej. Mamy je. Dlaczego akurat w takich okolicznościach? Co się tu dzieje? Czyli wychodzi na to, że mnie tutaj wcześniej nie było, skoro ja tutaj spotkałem. Dobra. Okej, slajmy. Brakuje nam dalej jednego, czyli tego trawiastego jakby. Diet, aż. What? Jest... Aha, dobra, już wiem, jak trzeba je karmić. Trzeba tam tą maszynką do spalania wszystkiego rozkminiać. To nieźle. A mozaik slime? Co ty jesz? A, veggies. Super, i jest silver parsnip. Parsnip. Cokolwiek. Jok, kozacko to wygląda, jak one się złączyły. Nawet nie mam was jak nakarmić. Fajne miejsce znaleźliśmy. Przyznaję. Cześć. Chodź, chodź. Ja cię nakarmię. Przydadzą mi się wasze plorty, skoro, jak już mówiłem, będziemy musieli te plorty gdzieś tutaj wrzucać. W takie znalezione, dziwne posążki. A, to była boczna. Boczna tego, tak? Okej. Chociaż w dalszym ciągu nie wiem, jak się stąd wrócić, nie? Dawaj, dasz radę. Okej. To jest! Dobra. Już wiem, gdzie to można spotkać i wiem, jak to wygląda. To są takie marchewki, nie? Tylko, że ze srebra, ale wygląda, jakby były fioletowe. To nieźle. To nieźle. Brakuje nam jeszcze jednego slajma. Do zeskanowania wszystkich slajmów. O! A w sumie. Dawaj wszystkie. Zbieram was, henki. Czekajcie. Co to najbardziej lubi? Tangle slime. Dobra. Okej, coś tutaj jeszcze nie ma. Tylko na górze tutaj coś było. Okej, to sobie przelecimy. No, teren gruby. Naprawdę gruby teren. Dobra. Ja to wlecę. Jump. No. Pody jak zwykle w takich miejscach. Kyle grass. No dobra. Mamy gadżeto trawę odblokowaną. Spoko.
Tak mnie zastanawia rozkład tego miejsca. Skąd ja przyszedłem? Bo już się naprawdę, ja się naprawdę pogubiłem w tym wszystkim. Mi się wydaje, że gdzieś tam już się cofam. Jestem w dobrym miejscu. Skoro ty jesteś Derby Slime, to tank do Slime to ten, którego nie mamy. Jaki to jest rozpierdziel. Kom. Ja tu cię przehandluję za kluczyk. Naprawdę, będę musiał się nauczyć tych terenów. Ledwo ruiny ogarnąłem, a to jest jeszcze bardziej skomplikowane, nie? Są kolejne ruiny po prostu. No, przyznam, są kolejne kurczaczki, dlatego tutaj zleciałem teraz. Kolejna noc mi się robi. Aha, tutaj byłem. Okej. Okay. O, cześć. Nie wiem skąd spadłeś, ale dzięki. Tutaj coś jest za przejście. Może stąd tu przyszliśmy? Halo? Dzień dobry. Dobry. Cokolwiek. A nie, tu przed chwilą byłem. Tak, tu przed chwilą byłem. O-o. Powoli muzyka się zaczyna zmieniać. Tak wiecie, powoli, powolutku. Jak nic, tutaj nic nie ma. Dobra, czyli wychodzi na to, że muszę poparkurować troszeczkę i znajdę wyjście. Tak. Innej opcji tutaj no nie ma. Dawaj, pyk. Dobra. No, odduch energię. Lecimy. Pyk. Dobrze. Dobrze. O. Witam. Znalazłem Gordo kolejnego. Ile ich tu jest? Czy wy to widzicie? A może to ten sam, tylko po prostu z drugiej strony, co go widzieliśmy wcześniej. No dobra, to do niego podlecę i zobaczę, co on potrzebuje. O! Halo, dzień dobry. Tak, to ten tylko z drugiej strony. Dokładnie ten. O, co ty jesz w... Fege jesz. Dobra, ja tu postawię teleport. Install. Tak, wiem, że może źle robię, że w tym miejscu. Ale kurde, no nic. Już myślałem, że u mnie się to robi. Uff. To byłoby przerąbane. Tak uważam. Jakby się u mnie taki chaos zrobił. Ale na szczęście się nie zrobił. Dobra. Fire slime, mozaik slime. Muszę coś wywalić z naszej kolekcji slajmów. Jakieś slajmiki. Bo już mamy ich za dużo, wiecie. Radioaktywne w sumie mógłbym na razie stąd się pozbyć, albo nawet tych. Bo tych to już naprawdę bardzo długo te slajmy. Wow. I one się prują do mnie. A właśnie, czy mozaik slajmy mają jakieś efekty uboczne, jak są głodne? Jest jakieś ryzyko. Aha. No, jest ryzyko, że przyciągają inne slajmy do siebie. Dobra, was wywalę, bo jednak to wy mi się mniej podobacie na tej... na tym ranczu. Spróbujemy je pohodować, bo w końcu to będzie opłacalne. Mieć coś nowego. Dzięki. No nie, ataki mnie. Leciej sobie. Odnawiamy rancho w nowe slajmy. W ogóle zauważyłem, że wszędzie niebo teraz jest nowe. Widzicie, to jest księżyc. Nowe te. Czyli to nie tylko na tamtym terenie tak się zmieniło. A wszędzie.
No i ty już macie emeryturę, proszę bardzo. Lećcie, gdzie tylko chcecie. Lećcie, lećcie, ja was zatrzymuję. Proszę bardzo, cześć. Miło było z wami tutaj współpracować. Naprawdę miło było. Czy mamy coś nowego do kupienia? Solar Shield. Kupię, bo naprawdę nie wiem, czego mogę się spodziewać. Pyk, pyk. Proszę bardzo, wyjecie wege? Tak, jecie wege. Także macie marcheweczki. Bardzo mnie to cieszy, że macie marcheweczki. Jednocześnie mogę się do tamtego teraz slajma z marchewkami szybko teleportować i mu zapodać marchewki, nie? Tak. Cześć, kumpel. Proszę bardzo. Zostawa marcheweczek dla ciebie. Dobra, później wrócę. Cześć. Bo jeszcze marchewki mamy w innym miejscu, także tutaj akurat to będzie chyba najłatwiejszy gordo do ogarnięcia. Bo mi tutaj nic się nie będzie działo. Ktoś walnął gdzieś za oknem czymś. Tak się spojrzałem właśnie. Tutaj marchewek dużo rośnie. Tyk, 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 tyk. Dawaj, 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 dawaj. 21. Jeszcze to trochę by się przydało. Czemu to tylko jedna marchewka? Kurde, rosną dzikie marchewki, a nie rosną, nie? Taka logika marchewek. Dobra, ciach. Cześć. O, dostałem wiadomość. O, już go telepię. Już go telepię. Halo, coś tutaj mamy? Aj, wege by się przydało kolejne. Jakieś, ale póki za z marchewek mamy fulla. Dobra, wam tutaj dorzucę. Czy ma i te kumple? To już full macie. Was chyba też trzeba będzie niedługo się pozbyć, że tak powiem. Już mamy dużo miodowych slajmów i no taką samą kolekcję mamy tam, o. Także tych też będziemy mogli się tutaj. Spore te wasze plorty, że tak powiem. No i że tak powiem, te plorty muszę zabrać stąd, jeżeli chcemy mieć nowe plorty. To wy tak podpalacie! Widzieliście? O wy! Dziady jedne. Weźmy to, sprzedajmy. Wow, ich plorty są za stówę. What? Ja tu widzę, że fajnie na nich można się dorobić. Chyba póki co najlepiej. Nie, 111, ale to spada. Kurde, to ja tutaj muszę sobie zrobić hashtag ciężką tą. Ciężkie rancho do ogarniania. 7, 8, 9, 50. Mamy 50. Mamy 50. Wyrzucam. Tyk, 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 tyk. Z fire slime'ami będzie problem. Naprawdę będzie problem, żeby je ogarnąć. Ale myślę, że dam radę. Po prostu pomiędzy... Przed kolejnym odcinkiem, tak wam powiem, co ja zrobię? Ogarnę tutaj wszystkie plorty, żeby sprzedać, jakie tutaj leżą, gdziekolwiek. Żeby troszkę naszą tą... Naszą co? Nasze rancho wyczyścić z plortów, tak jak ostatnio musiałem, kurde, biegać. Dzięki czemu nam się tutaj zrobi. Dobra. Oho, akurat trafiłem na tą falę. Cześć. What? Dobra, dawaj kluczyk. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oka, oka. La, 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 la. Ej, halo. O. Ile was tutaj mamy? 7. Dobra, 8. Chociaż 7 to jest za dużo. 6. W sumie jak będą małe, to myślę, że będzie git. Dobra. 6. Mam nadzieję, że mi tu rozróby nie zrobicie. Ale proszę, mamy je.
bardzo będą sobie jadły. Jedzonko myślę, że dostaną. Halo, to wasze, nie rzucać się tam. Macie jeszcze tutaj. Spoko, spoko, że mamy już wszystkie nowe slajmy. Znaczy, prawie wszystkie, bo jeszcze jednego nie widziałem na oczy tego małego. Także tutaj akurat mam kluczyk, także możemy sobie tam to przejść otworzyć. Co bardzo mnie cieszy. Tak zastanawiam mnie, czy te slajmy tutaj, no, nie pozabijają innych slajmów. Chociaż wątpię w to, bo patrzcie, pach, to wybuchnie zaraz, nie? Sobie tak się utrzymuje. Zaraz spada. I się robi kicha. Ciekaw jestem, czy są jakieś zabawki dla nich tutaj do kupna. Crystal Ball. Wszystkie są do określonych slajmów, nie? Do rad slajmów są tutaj zabawki. No dobra, tylko mi się wydaje, że to może być kryształ, ale kryształowe slajmy są, właśnie o to chodzi. O te ono, nie? I myślę, że to o nie chodzi w tym, że to dla kryształowych. Niedobrze. Hunter slajmy, Quantum slajmy, Puddle slajmy, Honey slajmy, Boom slajmy, Radki, Fosforki, Tabi, Rocky, Pinki. Tak, nie ma jeszcze dla nowych slajmów zabawek żadnych. No to niedobrze, niedobrze, dobra, ale tak patrzę na czas, to znowu mam pół godziny, także ja już kończę. Dzięki za oglądanie odcinka, jeżeli chcecie szybko, naprawdę, jeśli chcecie szybko kolejny odcinek, stawcie łapaczkę w górę. Czym więcej lajków, tym szybciej wam po prostu odcinek puszcza, także dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej, hej!